porque tu papá era tan importante, pues. Pytam, bo wiem, że było ci przykro, kiedy tata nie chciał. Nie kończ. Jeśli sądzisz, że nadal go kocham, to bardzo się mylisz. Przyznaję, próbowałam go odzyskać, bo chciałam znowu być z wami, ale nic więcej. Szkoda tracić czas na rozmowę o nim. Ale zabolało cię, kiedy zobaczyłaś u nas Martę. Twój ojciec robi ze swoim życiem, co chce. Zresztą to taka niepozorna osóbka. Nie wiem, co on w niej widzi. Mamo! Adrian był bardzo przyjacielski wobec mnie. Nie rozumiem tego. Może nie chciał urządzać scen przy Eleonorze, że właśnie się poznali. Być może. Myślisz, że naprawdę zerwał wszelkie kontakty z Fernandem? Nie wiem i nie obchodzi mnie to. Jedyne, czego bym nie chciał, to żeby skrzywdził Andreę. Bardzo ją lubię. Jeśli wdał się w ojca, już jej współczuję. Ludzie się zmieniają, niektórzy na dobre, inni na złe. Wiesz, kogo mam na myśli? Lucie. Tak. Nie sądzę, żeby Lucia miała jakikolwiek kontakt z Fernandem. Nie po tym, co jej zrobił. Nie byłbym taki pewien. Chce nas pogrążyć, więc nie będzie przebierać w środkach, a Fernando sprzedałby nawet własną matkę. Mówisz, jakbyś go znał. Nie zapominaj, że razem studiowaliśmy. Jest coś, czego nie mogę zrozumieć. Jakimś cudem, nie wiem, jak ktoś tak inteligentny jak ty nie zauważył, że Fernando nas okłamuje. Bo jest sprytny, ale obserwowałem go i jestem pewien, że niedługo się zdradzi. Wierzę ci. Nie wiem dlaczego, ale ci wierzę. Zdemaskujemy zdrajcę. Czas już dać mu nauczkę. Nie miałam czasu poszukać adwokata, żeby przeprowadzić się rozwód. Musisz jak najszybciej się tym zająć. Masz rację. Im szybciej pozbędziesz się tego typa, tym lepiej. To przecież i tak nie ma znaczenia. Nie zamierzam ponownie wychodzić za mąż. Zasługujesz na kolejną szansę. Życzę ci, żebyś spotkała kogoś dobrego, kto będzie cię kochał, szanował i doceniał. Armando to przeszłość. Musisz o nim zapomnieć. Musisz. Czyżbyś wciąż go kochała? Nie mówmy już o tym. Jutro mogłybyśmy poszukać samochodu dla ciebie. Jak się miewasz? Dzień dobry. Przyszliście rozpoznać teren? To przyjacielska wizyta. Chcielibyśmy spokojnie porozmawiać. To będzie trudne. Jestem zbyt zajęta obmyślaniem strategii zemsty. Nie mam czasu na rozrywki. Nie pojmuję. Po tym, co się stało, chcesz, żeby Armando wrócił? Nie jest złym człowiekiem. Najważniejsza powinna być twoja córka. Jeśli mnie kocha, będzie musiała zrozumieć, że wracasz do niego? To byłaby najgłupsza rzecz w twoim życiu. Chcesz stracić córkę? O to ci chodzi? Dobrze, że jesteś wcześnie.
Co ci się stało? Nic. Ktoś chce się mnie pozbyć. Masz więc szczęście, że żyjesz. Nie jest łatwo mnie ukończyć. Będą się musieli trochę namęczyć. Jak tam twoje zadanie? Nieźle. Rozmawiałem dziś z Nelly i próbowałem się pogodzić. Nie będzie łatwo. To zajmie trochę czasu. Nie mamy go. Musisz się śpieszyć. Mamy się spotkać. Chcę jej zanieść jakiś romantyczny prezent, po którym padnie mi do stóp. Jest też jej córka, która mnie nienawidzi. Przez cały czas opowiada o mnie najgorsze rzeczy. A ostatnio wymyśliła, że ją molestowałem. Nie podejrzewam cię o to. Ma jakieś przyjaciółki, oczywiście. Miło, że pani przyszła, ale nie za bardzo mam ochotę rozmawiać o Lucy. Już jej nie kochasz? Nie. Jak można kochać kogoś takiego? Nie daj się zwieść pozorom. Wiesz, że w głębi duszy Lucia jest taka sama jak ta, którą poznałeś na targowisku. Ta, której się zakochałeś. Dobrze to ukrywa. Uwierzyła, że ją zdradziłeś. Nie masz pojęcia, jak bardzo przez to cierpiała. Rozczarowanie było tak wielkie, że postanowiła stać się kimś zupełnie innym. Udało jej się. Stała się osobą wyzutą z uczuć, twardą i bezwzględną. Z każdym prowadzi grę, a ja tak nie chcę. Powtarzam po raz ostatni. Nie ma po co ciągnąć tej wojny. Jesteśmy rodziną, Lucia. W naszych żyłach płynie ta sama krew. Wybacz, ale nie zgodzę się z tobą. Wojna do niczego nie doprowadzi. Przyniesie tylko straty obu stronom. Zapomnij o wymysłach, którymi faszerował ci głowę Alberto. Nic nikomu nie ukradłem. Moja żona i szwagier nie mieli ani grosza. Ojciec ma rację. Przykro mi to przyznać, ale moja matka była chora psychicznie. Matka Eulalia też miała tego typu problemy. Być może wuj Alberto też. Staracie się mi powiedzieć, że był niespełna rozumu? Budzi ci obrzydzenie. Teraz ja powiem po raz ostatni. Nie jestem zainteresowana utrzymywaniem z wami kontaktów. Za późno już na to. Przy dobrych intencjach nigdy nie jest za późno. Problem w tym, że u ciebie nie spodziewam się dobrych intencji. Opowiem ci całą historię od początku. To może wiele wyjaśnić. To nie ma sensu. Tylko traci pani czas. Jestem pewna, że nie. Po pożarze Lucia trafiła do szpitala. Pobita, poparzona i zgwałcona, była w stanie szoku. Na pewien czas straciła mowę. Tak. Diego, eres tu? To ty, Diego? Sí. Tak. Kto mówi? To ja, Olga, twoja matka. Proszę, nie odkładaj słuchawki. To moje ostatnie chwile przed śmiercią. Synu, muszę cię zobaczyć.